W styczniu ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy i według planu symbolicznie pierwszą łopatę prezydent Mirosław Lenk wbił w ziemię 2 tygodnie temu. Wówczas ruszyła budowa blisko 100 mieszkań komunalnych, która jest możliwa dzięki ponad 8-milionowej dotacji Banku Gospodarstwa Krajowego. Teren budowy przy ulicy Łąkowej. To tutaj pod koniec przyszłego roku pierwszym lokatorom zostaną wręczone klucze do nowych mieszkań komunalnych, znajdujących się w jednym z dwóch bliźniaczych budynków. Pozyskaliśmy działkę od starostwa, uzyskaliśmy pozwolenie na budowę, złożyliśmy wniosek do Banku Gospodarstwa Krajowego i uzyskaliśmy dopłatę do tej budowy w wysokości 45%. Teraz jesteśmy na etapie budowy. Więc kolejnym etapem po oddaniu budynku do użytkowania będzie wynajem tych mieszkań. Komu będą przysługiwać? Otóż wynajmowane będą m.in. na obowiązujących zasadach dotyczących przydziału mieszkań komunalnych. Zatem każdy spełniający określone w nich warunki może się o nie ubiegać, składając wniosek w Wydziale Lokalowym Magistratu. Komu jeszcze? Nasze przepisy też pozwalają dokonać wynajmu mieszkania osobom, na przykład absolwentom, którzy ukończyli 35 rok życia, mają pracę w Raciborzu i na czas trwania stosunku pracy też w tym zasobie wydzielimy pewną część mieszkań dla absolwentów, którzy będą chcieli zamieszkać w Raciborzu. Szansę na nowiutkie mieszkanie ma także osoba posiadająca umowę o pracę z raciborskim pracodawcą, a także z założenia wszyscy już oczekujący w kolejce na przydział mieszkania komunalnego. Jesteśmy w trakcie oczywiście opracowywania takich szczegółowych zasad dotyczących akurat przydziału mieszkań w tamtej lokalizacji. Zmieniają się aktualnie przepisy i myślę, że najwcześniej na wiosnę w przyszłym roku takie zasady będą opracowane w związku z tym, że przepisy wchodzą w życie, nowe przepisy w kwietniu 2019 roku. Chcemy opracować program na przydział lokali na ulicy Łąkowej, troszeczkę odmiennie od zasad, które aktualnie obowiązują, no ale musimy oczywiście zrobić to zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przypomnijmy, że przy Łąkowej ma powstać w sumie 96 mieszkań. Pierwsza połowa z nich wynajęta zostanie w listopadzie przyszłego roku, druga za kolejne 2 lata, a inwestycja obejmuje też zagospodarowanie terenu, czyli parking, plac zabaw, miejsce do odpoczynku oraz siłownia pod chmurką.